jedziemy sobie do mnie Orka pod ziemniaki. Po prawej stronie możecie zauważyć przeżytko. Ładnie się teraz pokrzewiło. Będzie trzeba jeszcze niedługo dać drugą dawkę nawozu i opryskać jeszcze małe poprawki na kwasty. A tutaj mamy pszenicę, ale widzę, że w tej pszenicy będą samosiewy żyta. No niestety, ale to, a pasze będzie jak ta lala. Tutaj dalej już trochę lepsze to poletko, bo tutaj dotąd było, tamtym roku dotąd było żyto. No i tutaj może się trafiać właśnie do te samosiewy, tutaj chyba widać. Kolorek ładny, o, Karol już jest. Będziemy dzisiaj orać na dwa ciągniki. Zobaczymy, czy to się uda, bo tam z od strony tego uboru jest dość mokro. Będziemy myśleć. Dziapek już czeka na robotę, ale się maszyna prezentuje. Jedźmy, ładnie się tutaj już zakrzewił. Nie ma tego koloru takiego żółtego. Co jest? Tędy przyjechałeś. Klasa, klas cię. Ja na robaczkę popatrzyłem. Tam było przednie większe, jak miałem ciapu z tyłu. Tak się zimowałem. No to... A to może. Taką tras, ty przyczepę lawetę? Tandem. Przydałaby się nam taka. Wszystko by wsypał do jednej. Na trzy ciągniki. To co, działamy? Ale jak działamy? W środku będzie skiba. No. Jak prawdziwy Mercedes. Linkę tylko wykipruje. Pójdzie! Mamy linkę jak co! Pójdzie jak coś, to mamy linkę! Pójdzie! Jak to pójdzie! Ja blokadę zobacz jak się... Zobacz jak ten jęczmień się teraz... Teraz się ten ruszył! No, ale mokro! Nie wiedziemy! To co? Przejedziemy, zobaczymy jak to będzie szło i drona jakoś ustawimy później. Dobra, no to leci. Dobra. Pierwszy przejazd mokry, ale to tylko tutaj, a później już będzie szło. Karol też ma problemy z wjechaniem, ale przeoramy, to będzie suszyło się. Może w przyszłym tygodniu będzie akcja zagrzenie ziemniaków. No tutaj już lepiej, to działa. Robimy sobie wrótkę do środka, bo na jesieni było
morzu, później się zrobi w tę stronę, no. Mateusz tam już ostatni przejazd robi. A wy się mnie pytaliście, jak to jest, że ten pług mój tak dobrze odkłada. To już wam mówię, bo tam się pytaliście po ostatnim filmiku z orki. Kurwa. Dobra. No widzicie, ten pług ma dołożone odkładnie. Ten to jest mniejszy grudziącki pług. Widzicie, to jest ta stara okładnia, ona by tak szła. I do tego jest dołożona
druga odkładnia. Kupiłem nowe jakieś odkładnie. Stwierdziłem sobie, że może przerobić, dospawać, dorobić taką odkładnię jeszcze jedną. I no powiem wam szczerze, że jak sami widzieliście, sprawdza się to. No co prawda tu się troszkę ziemia kotuje, ale to powiem wam, że to jest nic. Jedyny problem jeszcze mam ze ścinaczem, bo tu bym go chciał zamontować tu na górę, bo jak miałem go przyspawanego do odkładni, to się zapychało i to nie orka była. A jak zamontuję go tu wyżej, to mi się wydaje, że będzie bardzo dobrze. I co? Tu prócz tego, że tą odkładnię zamontowałem, ona jest tu ścięta, jak widzicie, bo ona powinna iść mniej więcej dotąd i dotąd. Taka odkładnia powinna być, no nie? Tak, tutaj i tu. Ale ją ściąłem i z tyłu też jest tak ścięta, żeby po prostu łatwiej było odkładać. Mógłbym jeszcze ją porównić, po prostu przeciąć, jak widzieliście, tam w starszych pługach Lemkena widziałem taką odkładnię, ona była taka długa i taka ścięta, jak szła stąd, to tak tu taka cieniutka była na końcu. Też by robił robotę, no ale jest dobrze, widzicie. O, pokażę wam, jak wyszło. Się nakładała skiba na skibę. Jest bardzo dobrze. I duży grudziądzki i mały grudziądzki dają roboty. Bez odkładni wydaje mi się, że to by tak nie szło. O, a jeszcze z krajem odcięta ładnie linia. I tak. No i tyle zostało przerobione. Jeszcze sobie pod ten lemierz milimetrowe takie płaskowniki spawałem w trzech punktach. Ten lemierz leża po prostu do ziemi, żeby łatwiej wchodził. Żeby nie rył w ziemię, tylko łatwiej wchodził. Dość spora wada tych pługów to było właśnie to, że ten lemierz rył w ziemię. O, jedzie pan majster. No, przemieszał biegami. Jest dobrze. Bania gra. O, daj mu miodu! Polone z siła, Ursus siła. Fajnie ten krój. Zobacz, jak ten krój fajnie odciął granicę. Właśnie mówiłem, żebyś tu trochę przybrał. No właśnie, przybrałem, deczko tam trochę odrzuciło. Jak chcesz, to ci mogę jeszcze dotygnąć tam pod to, do stołu. No, może kiedyś się właśnie poduży. A dobrze, z krójem odcięło te fajnie tam linię. Czarnoziemy teraz. No teraz czarnoziemy. A przyjdzie susza i będzie piasek egipski. Nie no, tak źle może nie będzie. Jak będziemy podlewać? No to... Beczkę trzeba ogarnąć. Za dwa mazary jeszcze kupić i zbierać te szczupki, teraz dużo. Jak tak oceniasz orkę? Bardzo dobrze. Ja też jestem w szoku, bo równo to odkładało, nie? No. Bez tych odkładni dodatkowych nie cholery byś, nie zarzuciłby mój puk tak wysoko tej ziemi, żeby to przykryło równo z twoim. No wiem, no bo to jest, wiesz, no i mniejszy lemierz i w ogóle. Jakby tak było podobne, to by równo szło. Wiadomo, że jeden głębiej, drugi płycej, to tak, no, bo to też pole takie usypowanie. Mógłbym wziąć też, żeby szło głęboko, ale znowu przesypiewało mi skibę. Muszę ścinacz zamontować na górze, wtedy będzie możliwe. No dobrze jest. Ładnie wyszło, no co. Dobre te pługi są, tylko jakby te supice były ciutkę wyższe, w sensie, żeby rama była wyżej, a ta supica, bo tak to wszystko jak głęboko idzie, to się zapycha się zaraz. No taką jak się widać, tu... Widać, jak jest pierwsza skiba, czy u mnie, czy u ciebie, to jaka jest po całą ramę, bo czasami no, jak się kotuje. No tak, ziemia się kotuje, to... No. A bo już go orać taką na przykład nieużytek, czy coś tam, piszą, że można było głębiej, no ale jak dam głębiej, tak, to pług staje, to no się zapycha. A jak supica była wyższa, to mógłbym zapuścić pług, jak się da głęboko, tam 30 cm, tak. Ile ściągnij, pociągnie i wtedy by się nie zapychało, a tu zaraz się kotuje i nie robota. Kraj no fajnie odcina. Kończymy, nie? Kończymy odcineczek. Kończymy taki odcinek. Niedługo będziemy pyry sadzić. Mhm. Jeszcze w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Ma być pogoda. Pogoda to jak będzie. Tygodniu. Jak nie, do początek maja. Będzie się tutaj wleciało agregatem, dronami i od razu sadzarka i wspieramy. Tak jest. Zobaczymy, co będzie. Test orki. Będziecie się śmieli, że taki kawałek mały. Tak, na dwa ciągniki zaraz. Na dwa ciągniki. W komentarzach. Taki kawałek na dwa ciągniki. No. Ale akurat taka jest okazja. Może w innym filmiku się dowiecie, dlaczego akurat taka akcja wyszła. Także. Tak jest. Zobaczycie. Zobaczycie. A i co? I to może powiedzieć, że to był test tak na jesień, jak po żniwa. Na trzy. Jeszcze szwagra zatrudnimy. O, jeszcze szwagra zatrudnimy do pługa i oj, wtedy to hektary, gdzie mamy dobywało. Za jeden dzień będziemy zaorabić. No chłopie, żebyś wiedział, długo to. Bo tankujemy do pełna tanken. I chora, moment będzie ubywał pola, no. Także ile co? To oraliśmy? Nie wiem, 15 minut? 15, nawet baterii to jest będzie 20. No. No,
Będzie 20 minut. Z tej baterii z drona. Więcej tutaj na nakręcania niż tej orki, że tak powiem, nie? Ja byśmy tak atakowali przez całe to. Przez tą drogę to fajnie było. Więcej było roboty przy tym, przy... Poprzedzeniach, no. Więc trzeba było. Dużo nam zaczął jak przy orce. No. No i to co, kończymy, także jak się podoba filmik, to łapek i subek. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Tak jest, tak jest.